W końcu mogę pokazać wam coś więcej i jest to dealer samochodów dragowych. I tak jak mówiłem na poprzednich filmach, jest to zbiór tych samych samochodów, które zobaczycie w innych dealerach samochodowych, czy to jest jakaś inna klasa samochodu, na przykład klasa wyścigowa, tak? Ale te samochody, jak sobie zwrócicie uwagę, mają tylne, jeśli mamy tutaj napęd na tył, opony czy koła inne troszeczkę. Na przykład tutaj mamy 350. No i 350, widzicie, z tyłu ma takie grubsze opony typowo dragowe. Mamy tutaj jakieś proste statystyki, które tam są mniej lub bardziej istotne. Ale najbardziej rzuca się w oczy lista tych wszystkich samochodów. Na przykład tutaj mamy Mercedesa z napędem na 4 koła i tutaj mamy ogumienie grubsze na tych 4 kołach, tak? Tutaj mamy Chargera, tutaj mamy Skyline'a, proszę bardzo. Ale ogólnie fajne jest to, że na przykład mamy też takie BMW E46. I wow, to mi się właśnie podoba w tych NFS-ach. Nie podobało mi się w NFS-ie Rivalsie, że mieliśmy tam głównie egzotyki, a tutaj mamy też takie starsze furki, które możemy sobie potuningować. To jest i zobaczcie sobie, no po prostu E46, samochód, który ty możesz sobie kupić w każdej chwili, nim sobie pojeździć, a jeśli chcesz, możesz go w tym NFS-ie sobie stuningować. W Need for Speed 2015 chyba też była ta E46. Bardzo fajnie, że mamy też, jakby ktoś chciał, może sobie kupić egzotyka, na przykład takiego R35. Tak samo jak w 15 też mieliśmy taką możliwość, prawda? Tu mamy McLarena, tutaj mamy jeszcze Diablosa Super Veloce. Tam mieliśmy chyba jeszcze Forda, z tego co widziałem, ale nie zwróciłem na niego uwagę. Tak, tutaj mamy Forda GT, tego najnowszego. Aventadory, Porszawki. No, Ferrari tutaj nie uświadczymy. Ferrarki mieliśmy w poprzednim chyba NFS-ie, no nie? Teraz po prostu ich nie ma. No i mamy też dostęp do tych początkowych furek. No, mamy Honda S2000, samochód, który jako pierwszy stunigowałem w 15, pamiętam. Ale mamy też na przykład takie mafakery dragowe. Ale ten samochód też można zrobić sobie na inny tryb. No, jestem ciekawy, czy da się zrobić te auta na drift na przykład. Wydaje mi się, że dałoby radę. I swoją drogą pewnie mają ciekawe opcje tuningowe. Tak, mamy Silvię, mamy Lotusa, Exige'a, jakieś inne potwory. No jest ogólnie duży wybór samochodów, który jest w tej grze. Na przykład starego Skyline'a możecie mieć. Kurde, fantastycznie. W końcu mogę wam też pokazać jazdę Hondą S2000. Zobaczcie ten ogromny spoiler. Możecie sobie zobaczyć mój poprzedni materiał z tuningu tego samochodu. Znaczy nie chodzi mi o spoiler, tylko dyfuzor. To jest dyfuzor. Ale no kurde, masakra jak to wygląda. To jest przesada. Nie było dużo tych dyfuzorów do zainstalowania, oczywiście były tam jakieś mniejsze, ale postanowiłem zainstalować taki przesadzony i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Do tej Hondy S2000 można sobie zainstalować też taki inny dach, dłuższy, wtedy wygląda nawet jak jakieś coupé ten samochód. No i tak. Tak to mniej więcej wygląda. To jest samochód, to nie jest driftowa klasa, to jest jakaś tam klasa, o właśnie, to jest jakaś klasa chyba wyścigowa czy coś takiego. Tutaj przed każdym wyścigiem mamy wyzwanie i możemy je przyjąć albo możemy go nie przyjmować. To polega na tym, że musimy podczas jazdy wypełnić jakieś tam zadanie. Jeśli to wypełnimy, dostaniemy dodatkowy cash i reputację. A jeśli tego nie zrobimy, to coś tam chyba stracimy, albo odejmie nam kasę z końcowego wyniku. I tak wygląda moja, o widzicie, mam nawet z boku lucek napisane. I to też jest ciekawe, jeśli chodzi o ten napis, możemy sobie napisać, co tam chcemy. To o tym wam też mówiłem w odcinku tuningowym, prawda? Więc tak, może ja sobie wziąłem Honda S2000, bardzo lubię ten samochód, ale na początku możecie tam wybrać jeszcze parę innych samochodów. No wiadomo, jak to początki, nie możemy sobie pozwolić na jakąś tam niesamowitą furę, trzeba sobie na tą niesamowitą furę zapracować. I ponieważ mamy tutaj dość długą listę samochodów do wyboru, to
mamy takie wrażenie, że na każdym wyścigu jest inna grupa samochodów, co jest bardzo fajne wrażenie. Bo tak jak sobie grałem w 15, z tego co pamiętam, dosyć często powtarzały się te same samochody. No a tutaj jednak mamy różne. No, możemy spotkać taką Hondę S2000, a obok może jechać jakiś tam stary, nie wiem, muscle car czy coś takiego. A jeszcze gdzieś indziej może sobie jechać jakiś egzotyk, powiedzmy. W zależności od tego, czy mamy już odpowiednio zbustowany samochód swój, tak? No bo jeśli mamy taką Hondę S2000 na tuningu początkowym, to wiadomo, że nie pojawi nam się obok Aventador. No, bez sensu, tak? No ale możemy się ścigać i zobaczcie, jest ten taki fajny klimat, że zaczynamy tą karierę, że postępujemy w tej karierze od samego początku, jak w tych starych NFS-ach, że zaczynamy od tych takich gównianych samochodów, a później już mamy coraz lepsze, albo zostajemy przy tym jednym samochodzie i możemy nim grać do końca gry i także wygrywać, tak? Chociaż tutaj musimy mieć do każdej klasy wyścigowej jakiś tam inny samochód. Może być to ten sam, może być na przykład, możecie mieć 5 Hond S2000, które są zrobione, każda z nich jest zrobiona na oddzielną klasę. Nie wiem tylko, czy można mieć Hondę S2000 zrobioną na tą taką klasę policyjną. Bo tam na początku mamy takie Audi, chyba RS4 albo RS5, nie wiem. Ale to takie jakieś tam najnowsze Audi mamy. I tam nie widziałem opcji, żeby można było dokupować sobie jakieś. Ale chyba jest możliwość, tak myślę, kupić sobie do tej klasy tam uciekiniera czy tam pościgowej. No tam, gdzie mamy do czynienia z policją w każdym razie. Można sobie chyba kupić wtedy do każdej klasy ten sam samochód, jeśli ktoś jest fanem, i przechodzić całą grę tak jakby jednym autem. I zobaczcie, bardzo podoba mi się też świat ogólnie gry, bo możemy grać na takim pustynnym terenie, ale możemy sobie pojechać do takiego terenu bardzo zróżnicowanego. Zobaczcie, jakie tutaj są widoki po prawej stronie. Tak, i możemy sobie zobaczyć tutaj ciekawy widok po tym wyścigu. Możemy sobie tutaj zajechać. No i w tym wypadku, jak spadniemy z tej przepaści, to by pojazd nam się zrestartował, ale są takie miejsca w świecie gry, gdzie możemy sobie jechać dowolnie, gdzie nam się podoba. Tak? A tutaj mamy takie ograniczenie, że po prostu po tych skałach gra nam nie pozwoli jeździć, krótko mówiąc. Jeździć tam na dole po jakiejś tam rzece czy coś. Ale musicie przyznać, że widoki są fajne i fajnie się jeździ w takim terenie. No. Przypomina mi to troszeczkę klimat Rivalsa, gdzie głównie mieliśmy takie zalesione obszary, no nie? Tam po lewej stronie widzieliście jakieś wyzwanie, chyba że ja już je wcześniej wziąłem. I tu na przykład zobaczcie sobie na minimapkę, jakie mamy fajne pokręcone trasy. Troszeczkę mi się przypomina tutaj The Crew, bo tam też mieliśmy ogromny świat. W zasadzie w The Crew mieliśmy chyba wszystkie możliwości terenów, jakie mogą być w grach jakichkolwiek, no bo mieliśmy całe Stany Zjednoczone, mieliśmy tereny zalesione, pustynne, lodowe, zimowe, górzyste, płaskie. No ale tam mogliśmy też dojechać samochodem w takie na przykład skaliste miejsca, gdzie zdarzały się różne bugi. I jak dla mnie to troszeczkę obniżało jakość tej gry, chociaż no, twórcy od samego początku mówili, że możesz sobie pojechać wszędzie, więc dotrzymali słowa. No ale nie zawsze to dojeżdżanie wszędzie jest dobre, tak myślę. I tutaj mamy sobie wyścig offroadowy. To już jadę sobie takim samochodem, który sam sobie kupiłem. Miałem do wyboru jeszcze Subaru WRX STI. Tak, to było takie jakieś tam Subaru. No i tego gnoja postanowiłem sobie wziąć właśnie taki terenowy samochód. Z tego względu, że no, nigdy wcześniej nie mieliśmy do dyspozycji takiego auta. I chciałem sprawdzić, jak się nim będzie jeździć. To nawet nie wiem, co to jest za marka. Range Rover czy coś takiego. Nie mam pojęcia. I tutaj zauważcie jedną ciekawą rzecz. Nie musimy jechać dokładnie po drodze. Oczywiście jeśli jedziemy po drodze, to jedziemy troszeczkę szybciej. Ale możemy zjechać całkiem na pobocze. Może tutaj będzie taki moment, nie wiem czy to akurat ten gameplay, ale będzie taki moment, kiedy ja sobie pojadę gdzieś zupełnie inną drogą niż moi przeciwnicy tutaj, w tym wypadku boty. I dojechałem do celu jako pierwszy. Mamy tu checkpointy, są te niby strzałki, ale nie ma problemu, żebyśmy poza nie wyjechali. Zupełnie tak jak w Forzie Horizon 3, tak? Ci, co grali w Forza Horizon, mogą się tutaj poczuć troszeczkę jak w domu. Zobaczcie, też mamy takie, te checkpointy są dosyć szerokie. I no,
nie musimy dokładnie jechać drogą. Są takie momenty, gdzie te checkpointy są rozstawione, o zobacz tutaj na przykład kawałek zjechałem, są rozstawione tak wobec siebie, no, tak, że możemy przejechać po terenie, krótko mówiąc, tak? Nie ma problemu, gra nas za to w żaden sposób nie każe ani nic. Może gdzieś tam po tych wertepach samochód będzie wolniej jechał, ale jakoś nie zwróciłem uwagi, żeby było gorzej. Po każdym wyścigu mamy do wyboru też karty, dostajemy takie podsumowanie, jak chyba w każdej grze wyścigowej. I w zależności od tego, jaką kartę wybierzemy, dostajemy jakąś tam część, którą możemy zainstalować, albo sprzedać, albo wymienić, albo wysłać do garażu, nie? Jeśli chcemy. I tutaj akurat robię sobie jakąś tam misję, więc robię sobie po kolei wszystkie wyścigi, jeżdżę, żeby ten. Tak wygląda sobie mapka gry. I teraz wbijamy do garażu, jedyny jaki mam kupiony. Jeśli mamy jakiś garaż kupiony, to możemy się do niego przeteleportować. Ale ogólnie po świecie gry możemy teleportować się do stacji paliw, które sobie też wcześniej odkryliśmy. A jeśli chcemy bezpośrednio do garażu, to musimy sobie jakiś tam garaż kupić, żeby się do niego przeteleportować i sobie do niego wejść. Tak, to jest Land Rover, nie Range Rover, to jest Defender. I tutaj pokazuję wam taki tunik, jaki możemy sobie zrobić na samym początku gry, bo no tutaj wiele opcji, akurat chyba ten samochód nawet nie ma, ale troszeczkę możemy sobie go tam spersonalizować. I jeszcze tu nie mam odblokowanych rzeczy. O, i widzieliście tutaj też ciekawą rzecz, że żeby odblokować sobie ten przedni zderzak, muszę driftować przez 8 sekund w jednym ciągu chyba, tak myślę, żeby sobie to odblokować. Tutaj jakieś mamy błotniki, możemy troszeczkę poszerzyć ten samochód. Niektóre offroadowe samochody, te takie, wiecie, no, większe, możemy dosyć mocno stuningować, z tego co widziałem. No i tutaj możemy sobie jeszcze taki stopień zmienić, pyk. Jakieś tam felgi dobrać. Dużo ten samochód opcji nie ma, ale coś tam możemy z nim zrobić. Tak, tutaj już chyba więcej nie będzie. Możemy sobie tablicę zmienić i chyba coś na niej napisać, co nam się podoba, tak myślę. Tutaj możemy sobie coś tam, o, napisać. Nie wiem, co ja tu nawet napisałem, ale chyba to zostawiłem. Nie, coś napisałem. Co napisałem? Lucek. No co mogłem innego napisać? Okej. No i w zasadzie tyle. Możemy przyciemnić szybę, oczywiście zmienić kolor, jakieś tam malowanie od innych graczy sobie zastosować. W zasadzie to samo, co mieliśmy w 15. Tam z tyłu widzicie, stoi moja Honda S2000. Jeśli poruszamy się Defenderem, czyli samochodem offroadowym, no to gramy sobie na postaci tej takiej szalonej, o której mówiłem wam w poprzednim odcinku, gdzie mówiłem troszeczkę o karierze. Jeśli jeździmy sobie tą klasą Runner, gdzie uciekamy przed policją głównie, no to wtedy mamy taką laskę i nią tam uciekamy przed policją. A tutaj jeździ sobie ten koleś i jak sobie gdzieś tam wylądujemy, to on robi takie "Uaa!" albo coś takiego. Jakieś tam odgłosy z siebie wydaje. Nie wiem, czy to będzie można wyłączyć, nie widziałem takiej opcji. Ale tak. Zobaczcie, mogę sobie teraz jechać po dowolnie gdzie chcę, tak? Dookoła tutaj. Nie ma żadnych problemów z przemieszczaniem się jakimś tam dowolnym. Tylko są takie obszary w grze, na przykład jak te góry, co wam pokazywałem, że tam jak gdzieś wyskoczymy, no to nas zrespawnuje z powrotem na drogę. Ale tutaj nie ma problemu. I wydaje mi się, że te samochody tutaj po tym offroadzie jeżdżą tak, no, w miarę szybko. Nawet bym powiedział, że prawie tak szybko jak chyba po zwykłej takiej shooterowej drodze już wyjeżdżonej, tak? Zobaczcie, że samochód troszeczkę się niszczy, tak obciera, ale to w zasadzie jedyne zniszczenie, jakie możemy temu samochodowi wyrządzić. Wydaje się też, że samochody offroadowe są... mają lepszą zdolność do taranowania ruchu ulicznego na przykład. Tu mam do zrobienia jakieś zadanko. Sidebet. Aha, to jest nie zadanko, a chyba jakiś wyścig czy coś takiego. No i tutaj sobie obstawiam... Nice. A, to jest wyścig, okej. No i chyba na tym wyścigu będę mógł sobie troszeczkę skracać drogę, to zobaczymy. Ale ogólnie jazda od punktu do punktu, tak? Możemy sobie jeździć jak nam się podoba. Chyba tak, chyba na tym wyścigu będzie można sobie troszeczkę skrócić. Wtedy zobaczycie, że boty pojadą sobie normalnie drogą, a ja będę mógł sobie przeskoczyć troszeczkę. Tak, i zobaczcie, teraz wyjechałem poza te strzałki,
i nic się nie stało. W żaden sposób nie zostałem ukarany, ani nic złego mi się nie przytrafiło. Chyba sobie ustawiłem na tym wyścigu poziom trudny, coś mi się tak przypomina. O, zobaczcie teraz, co się stanie. Cyk. Ja sobie pojechałem tu i zrobiłem sobie hopkę. Tak, i troszeczkę sobie nadrobiłem czasu. Także te wyścigi offroadowe, nie jest tak, że trzymamy się drogi, ale mamy troszeczkę więcej dowolności, co jest jak najbardziej na plus. No i zobaczcie sobie tutaj, cyk, mogę sobie tak skrócić. No tak jak mówiłem, mamy jakąś tam sporą dowolność. Tutaj możemy kogoś zepchać. Jeśli kogoś zepchamy, nie będziemy mieli z tego żadnych konsekwencji. I widzieliście też, że się rozbiłem, przez co wolałem sobie odnowić wyścig, bo już bym chyba ich nie dogonił. Ale rozbiłem się i mój samochód się zrespawnował, bo jakoś tam w dziwnym położeniu się pojawił. Ale bardzo rzadko to się zdarza, że nasz samochód zostanie zniszczony, gdy w coś uderzymy. No, rzadko to się zdarza. Przynajmniej ja nie miałem jakby wielkiej spiny o to, a pamiętam, że w 15... Może nie tyle w 15, ale w Most Wanted mnie to bardzo bolało. W 15 jeszcze nie było tak źle, ale też tam ciężko się tymi samochodami jeździło. A tutaj jest troszeczkę przyjemniej pod tym względem. Zobaczymy, czy tym razem uda mi się przeskoczyć. Cyk. I tutaj mieliśmy coś tam zrobienie. Aha, tutaj miałem takie zadanko, żeby być na pierwszej pozycji przez chyba 60 sekund czy coś takiego. Wcale nie jest to takie łatwe, bo te boty nagle jakoś tam cię magicznie doganiają. O, jak ten na przykład Mustang. Tak? Zobaczcie sobie, można sobie no całkiem dowolnie jeździć. No właśnie, że ten bot też gdzieś tam wcale nie trzymamy się z jakoś super drogi. Jechaliśmy teraz sobie po jakimś poboczu. Tam u góry widzicie taki żeton. Tutaj. Jak jego pozbieramy, to chyba coś sobie odblokujemy, nawet jeśli chodzi o tuning. Już nie pamiętam dokładnie. Coś tam było z tymi żetonami, ale są takie znajdźki właśnie porozsiewane po świecie gry. No, i możemy sobie je zdobywać. Także widzicie, jest dowolność, wcale nie muszę się drogi trzymać, ale widzę, że jak wjechałem na to pobocze, to troszeczkę mi ta prędkość spadła. Chociaż ciężko to też powiedzieć, ja wiem. Trzeba będzie zbadać już jak dłużej sobie pogramy, nie? Dokładnie zanalizujemy to, czy jakoś tam jazda po poboczu nas bardzo spowalnia, czy też nie. Tutaj jeszcze wam chcę pokazać ciekawy moment, jak centralnie walnąłem w ten słup i dopiero w tym momencie mi się samochód zrespawnował do tyłu, nie? To się czasami zdarza, ale no mówię, jest to rzadkość. Tak wygląda początek wyścigu, mamy tam jakieś samochody po bokach, też oczywiście licencjonowane, jakieś tam Infinity. Właśnie nie widziałem, żeby tu Infinity było do wyboru w tej grze teraz. No i mamy jakiś kolejny wyścig offroadowy. Dużo się bawiłem w te offroady, bo chciałem naprawdę poznać ten styl jazdy. No, jak widać, dużo się bawiłem. No i pewnie znowu zrestartuję, bo chcę być na pierwszej pozycji cały czas. To Lucek. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał multiplayer, czy też będziemy mieli taki all-drive, czyli że wszyscy są w jednej sesji i na przykład jeden gracz jeździ sobie wyścigi z botami gdzieś tam dalej, drugi gracz jeździ sobie offroady też z botami i tak mogą się między sobą wymijać. Może na przykład dochodzi do takich sytuacji, kiedy jedzie sobie jedna grupa ścigantów i się nagle wymijają, jeden tam na drugim przeskakuje. Czasami tak się w Forzie zdarzało, jak się dojeżdżało do kolejnych wyścigów, że ty jechałeś sobie drogą, a nad tobą przeskakiwał jakiś inny samochód, bo jechał sobie na przełaj offroadem. To było spoko. No tutaj nie wiem, jak będzie dokładnie multiplayer wyglądał, nie dostałem żadnych informacji na ten temat. Czy będzie mi na przykład 30 osób w jednej sesji? To by pasowało troszeczkę, bo tutaj mamy jednak troszeczkę większy świat i tak grając po 5 osób jak w 2015 byłoby tak nudno trochę się no nie wiem, ile tam było, chyba 5 osób maksymalnie można było mieć w sesji. A tutaj multiplayer nie wiem, jak będzie wyglądał, czy też będzie taki angażujący, czy też będzie taki bardziej ospały? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie z tego, co widziałem, jest opcja grania na singlu. O, tutaj widzicie ciekawego buga, zaraz wam do tego to o tym opowiem. Jest opcja grania na singlu i jest opcja multiplayer, oddzielna, z tego co pamiętam. Tutaj widzicie jedyny bug, jedyne niedociągnięcie, jakie widziałem w tej grze, na tej wersji, to były właśnie te latające krzaki, o których wam mówiłem też w poprzednich odcinkach. Jedyne niedociągnięcie. Druga sprawa, jakiej się obawiam, jeśli chodzi o paybacka, to jak będzie nam działał na tym sprzęcie naszym domowym. O, tutaj znowu widzicie te krzaki.
To jest jedyny problem, jaki zauważyłem. Także naprawdę bardzo w porządku ta gra wygląda. No ale to wiecie, odpalimy na naszych komputerach domowych, czy tam konsolach, czymkolwiek. Jak to będzie dopiero u nas fajnie chodzić, to dopiero wtedy się wypowiem, jak ta gra działa. Bo obecnie, jak grałem tam w studio, no to tam wszystko było dopracowane i fajnie zrobione, ale wiecie, w domu sprawdzimy, czy będzie ok, i wtedy się wypowiemy. Tutaj sobie troszeczkę jeszcze poeksplorowałem tym moim offroadowym samochodem. No i o, przejechałem sobie przez stację i przy okazji ją odkryłem, więc będę mógł się do tego miejsca przeteleportować w każdej chwili za darmo, chyba. Nie, to się tam płaci jakąś małą kasę, z tego co kojarzę. Ale tak, jedziemy sobie gdzieś w jakąś dolinę i chyba w tym momencie polowałem na części do Mustanga. Też mamy, musimy znaleźć po kolei jakieś tam części, żeby z nich zebrać sobie jakiś tam samochód. To dokładnie to samo, co mieliśmy w The Crew. Pamiętacie, też tam dojeżdżaliśmy do jakiegoś obszaru i w tym obszarze musieliśmy znaleźć części. Z tym, że tutaj jest troszeczkę ciężej te części zdobyć, bo one są czasami gdzieś tam ukryte na jakimś wzgórzu, do którego musimy, powiedzmy, doskoczyć, tak? No i teraz chyba jadę tutaj w dół. No i na przykład tam na górze, jak sobie cofniemy kawałek. Pyk. O, tutaj na górze jest droga. Jakbym z niej zeskoczył sobie bezpośrednio na tą drogę, no to by mnie gra cofnęła z powrotem. Nie ma tak, że możemy sobie super drogę skrócić w ten sposób. Już to próbowałem, więc to nie wychodzi. Czy samochody offroadowe jak się zachowują na drodze asfaltowej? No, oczywiście bardziej ociężale niż takie zwykłe samochody, ale da się nimi normalnie jeździć. Próbowałem się zderzać z samochodami ruchu ulicznego i praktycznie ten mój samochód nic sobie z tego nie robił. A w tym miejscu chyba gdzieś była ukryta część albo coś takiego. Nie pamiętam, po co ja tu dokładnie jechałem. Aha! Ja zaznaczyłem sobie na mapce, tutaj jest taki znacznik. Zaznaczyłem sobie tam na mapce miejsce pierwszej ukrytej części. Tutaj jakieś wyzwanie po drodze mam do zrobienia. W drodze do tamtego miejsca, gdzie sobie wyznaczyłem ten. A już powoli dojeżdżamy. I ta pierwsza część będzie bardzo łatwa do zebrania. Musimy sobie tu skoczyć i w zasadzie nawet nie musimy tam skakać. Po prostu jest bardzo łatwa do zdobycia, tak? Ale są części później, które są już trudniejsze do odnalezienia, do zdobycia i w ogóle. No i tu sobie stoi karoseria do Mustanga. No i później sobie zrobiłem tego Mustanga na wersję dragową, ale dragów wam jeszcze nie mogę pokazać. Dragi będę wam mógł pokazać dopiero później. No, ale też już sobie jeździłem dragowymi pojazdami i nie tylko będziemy mogli nimi jeździć tak w linii prostej, ale też będziemy mieli takie wyścigi po mieście tymi samochodami dragowymi. To jest bardzo ciekawe. O, i tutaj przy okazji macie takie wskazówki co do tego, gdzie dana część ma się znajdować, tak? No, macie tutaj taki fragment mapki. I jak sobie przybliżycie ten fragment mapki, to musicie tak wzrokowo dopasować do mapki, którą mamy w grze. Czyli na przykład tutaj mamy jakąś autostradę, tutaj jakąś tam rzeczkę. I mniej więcej w tym miejscu jest następna część. I musimy ją znaleźć. Jeśli znajdziemy ich 5, no to wtedy będziemy mogli złożyć sobie Mustanga. Jeśli już go sobie złożymy, no to będziemy mogli go przydzielić do jakiejś tam klasy. Tutaj mamy właśnie już ostatnią znalezioną część na jakimś totalnym zadupiu. I tutaj jest już moment, zobaczcie, tutaj mogę sobie wybrać klasę, tak? Mamy tutaj wyścigową, mamy klasę runner, też możemy sobie zrobić jako uciekiniera, tak? I możemy jeszcze zrobić, tu jest klasa driftowa, tu jest wyścigowa, czy to jest driftowa, już nie pamiętam. To jest chyba offroadowa, to jest dragowa. No i ja, Lucek, wziąłem sobie, zrobiłem wersję dragową z tego Mustanga. O! I cyk. I mogłem go sobie zrobić dragowego, ale jeszcze wtedy tych wyścigów dragowych nie miałem odblokowanych, więc no, nie mogłem sobie jeździć tych wyścigów w tym momencie gry, tak? Ale można było go sobie już wcześniej stuningować i kawałek się nawet przejechać. No i jak on się zachowuje, ten dragowy? No oczywiście nie skręca. I jest mega wolny, bo jest niestuningowany w ogóle. Ale można, jak ktoś chce, może coś zrobić, wersję dragową. I jeśli już wybierzemy go na drag, no to nie możemy go z powrotem zmienić, tak? Czy na inną klasę wybrać. I tutaj
podczas gdy startujemy z miejsca i dodamy jeszcze dodatkowo nitro, nawet na tej słabej mocy, ten przód nam się troszeczkę podnosi i nawet mogą się leciutko koła oderwać, ale ogólnie podczas dragu, jak już ulepszymy te samochody, no to jest całkiem normalna rzecz i nawet trzeba startować tak, żeby podnosiło nam ten przód, bo za to dostajemy jakieś tam dodatkowe rzeczy. Ale o dragach to wam jeszcze opowiem następnym razem, bo to też jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o wyścigi. A na tą chwilę bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.